Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, witam Państwa bardzo serdecznie. A moim Państwa gościem jest dzisiaj Łukasz Podlewski, Prawo i Sprawiedliwość, przewodniczący Klubu Radnych. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie, dzień dobry. Panie radny, czy rzuci pan pracę w Enei? Nawoływał pana do tego poseł Konrad Frysztak, odnosząc się do pańskiego wpisu mówiącego o przeroście zatrudnienia w Urzędzie Miejskim. Panie redaktorze, uporządkując. Poseł Frysztak chyba przypomniał sobie takie romantyczne czasy, kiedy był tak zwany Frysztak Wszechmogący, wchodził do Urzędu Miejskiego czy do spółek miejskich i po kolei zwalniał czy dokonywał roszad w Urzędzie Miejskim i w spółkach. Na szczęście ten czas, drodzy Państwo, się skończył i dziś poseł Frysztak nie decyduje już o tym, kto ma być zwolniony. Jedyne, na co może mieć wpływ, to chyba na której stronie zostanie wydrukowany w książeczkach opłat miejskiej spółki administrator. Dlatego mówię, słowa posła Frysztaka włóżmy między bajki, może nawoływać, nie wiem, właśnie do prezesa administratora, gdzie ma być wydrukowany, albo na którym wieżowcu, czy na którym bloku może jego wizerunek i facjata tutaj mieszkańców Radomia witać. I mówię, niech poseł Frysztak zajmie się swoją pracą, a nie będzie zwalniał poszczególnych osób. Chociaż mówię, to rzeczywiście widać tą tęsknotę, widać ten brak możliwości decydowania o tym, kogo dziś poseł Frysztak zwolni. Ale to on zarzuca państwu, że to wy chcecie zwalniać ludzi z pracy. Znaczy tutaj panie redaktorze, to powiem tak, no wiemy o tym, że zbliżają się wybory w Platformie Obywatelskiej, tak, jeżeli chodzi o wybór przewodniczącego czy przewodniczącej struktur. I chyba rzeczywiście mamy taki wyścig, kto mocniej będzie kłamało. Bo niedawno u pana w studiu na ten temat kłamała radna Michalska Wilk. Dziś na ten temat kłamie poseł Frysztak, że ktokolwiek nawołuje do zwalniania urzędników w Urzędzie Miejskim. Więc drodzy Państwo, nie ścigajcie się na takie rzeczy. Jeżeli chcecie brać udział w wyścigu na przewodniczącego, to myślę, że lepiej chyba jednak mówić o argumentach, co macie do zaproponowania mieszkańcom, a prześcigiwanie się, kto głośniej, kto mocniej kłamie tutaj, no jest po prostu nie na miejscu. A nie ma przerostu mówić zatrudnienia w spółkach Skarbu Państwa? Panie redaktorze, powiem tak, no ja mogę mówić o miejscu, gdzie pracuję. Tam na pewno takiego przerostu zatrudnienia nie ma. Jeżeli poseł Frysztak ma takie informacje, to karty na stół, proszę je pokazać, bo mówienie o tym, że posiada jakieś informacje bez pokazywania ich, to jest takie śmieszne. Widać, że potrafi drukować różne rzeczy. To może i to również pokazać, umie wydrukować swoje materiały na konferencję. Myślę, że tu też powinien umieć to pokazać. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, drodzy Państwo, nie ma mowy o tym, że ktokolwiek będzie zwalniany w Urzędzie Miejskim. Ale trzeba dziś uczciwie powiedzieć o tym, że przerost zatrudnienia jest i ja dziś mówię o tym, ja wolę, żeby w Urzędzie Miejskim pracowało mniej osób, ale za wyższe stawki, żeby te wynagrodzenia były naprawdę godne. Radny Podlewski nie jest jak zupa pomidorowa, że wszyscy mają go lubić. Radny Podlewski mówi uczciwie o tym, że należy ograniczyć zatrudnienie poprzez niezatrudnianie nowych osób. Co roku kilkadziesiąt osób odchodzi na emerytury w Urzędzie Miejskim. Po prostu odchodzą z pracy i w to miejsce wystarczy rotować. Jak mówi pan sobie w trzeciej osobie, to prawie pluralis majestatis. Panie redaktorze, nie, chodzi o to, że po prostu ja nie będę dziś używał populistycznych stwierdzeń, że należy utrzymywać wszystkie stanowiska, bo nie wiem, może politycy Koalicji Obywatelskiej mają to w swoim zwyczaju, że mówią to, co osoby chcą usłyszeć. Ja dziś będę i zawsze staram się mówić uczciwie i mówię uczciwie, jak jest, jak daną sytuację widzę. Należy po prostu nie zatrudniać nowych osób w miejsce osób odchodzących na emerytury i tym samym środki zaoszczędzone w ten sposób przeznaczyć na resztę pracowników. My dziś musimy rzeczywiście spojrzeć na to i spojrzeć uczciwie, że osoba, która wchodzi do urzędu jest petentem, jest naszym klientem. My musimy podejść do mieszkańców, zadbać o mieszkańców, chociażby nawet poprzez dobrą i godną obsługę mieszkańców w Urzędzie Miasta. Mhm. Tak, już jesteśmy przy pośle Frysztaku, to porozmawiamy jeszcze o jego liście wstydu, bo opublikował wizerunki A to już taka coroczna tradycja posła Frysztaka, to tak jak mówię, to jest właśnie tradycja. To, o czym może ten poseł decydować, czyli jakie grafiki umieści w swoich mediach społecznościowych, co wydrukuje i co zrobi na konferencji. No tak, ale dlaczego jest tak, że kiedy przychodzi do głosowania za ważnymi
bądź co bądź, poprawkami dla Radomia, zwłaszcza panie redaktorze, w kontekście ale tego wiadukt, musi pan mówię. Wiedzieć o tym, że to było 700 poprawek spakietowanych. No właśnie, to dlaczego je spakietowaliście? Przecież takie rzeczy można było wyciągnąć. Nie chciałbym, żeby... Te sensowne rzeczy jak, można tak było wyciągnąć od opozycji. Tak jak pan redaktor wypomniał tutaj liczbę mnogą, trzecią osobę, to ja nie chciałbym, żeby pan mówił o liczbie mnogiej. To jednak jest decyzja marszałka i decyzja prezydium Sejmu. A oni nie są w partii Prawo i Sprawiedliwość. Ale to, że, to, panie redaktorze, to, że taka decyzja została podjęta w Sejmie, to ja nie chciałbym dziś mówić dlaczego. Ja wiem, że to nie jest pańska decyzja. Myślę, ja że pytam 700, pana, dlaczego pan głosowanie taką 700, decyzję, ale 700, dlaczego pańska partia podjęła taką decyzję? Panie redaktorze, myślę, że ktoś te poprawki tak samo przeliczył chociażby. Mhm. 700 poprawek, no myślę, że to mogło dać tak olbrzymią kwotę do budżetu nie, no, jasne, państwa. Oczywiście. No to, opozycja zawsze sobie coś skoro, takiego wymyśla. Skoro ale, jest to logiczne, ale że jest jedna te poprawki zostały odrzucone pakietem, jedna rzecz jest nielogiczna, że chce budować lotnisko Państwo Polskie w Radomiu, wykłada na to pieniądze, po czym robi taki numer, że dorzuca 30 milionów do inwestycji. Nie, panie redaktorze, nie dajmy się wpędzić w retorykę posła Frysztaka. Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze buduje lotnisko. Radom to lotnisko będzie spłacał i o tym dobrze wiemy. Tak? To nie jest tak, że dostajemy prezent. To nie jest prezent pod choinkę, że dostaliśmy, że Radosław Witkowski załatwił no nam tak, taki prezent. No tak, ale to politycy ogólnopolscy, to, że ktoś inwestuje, to my nadal będziemy przekonywali my nas, będziemy, że to jest dla nas my będziemy korzystne. My a w tej chwili pan tak mówi, jakby to nie, był dla nas koszt, a nie korzyść. Ja mówię, że tylko, inwestycje. Że my będziemy tę inwestycję spłacać, tak? Mhm. I tutaj postawmy pełna kropkę. Zgoda, oczywiście. Będziemy spłacać. No tak, tylko, że żeby to wszystko działało, wiadukt, żeby nie okazało się klapą, to potrzebujemy zrobić... Bez względu na to, czy lotnisko by powstało, czy nie, wiadukt jest nam potrzebny, bo tak, po prostu tylko, się sypie. Tak, tylko, że ten wiadukt tak? kosztowałby był, zdecydowanie mniej, bo byłby no, inaczej... Około 40 milionów. No to tak? wtedy czyli brakowałoby nam 10 milionów, a nie 35. Czyli dziś można mówić, że ta różnica, tak? Ale to, mówię, nie wchodźmy w takie szczegóły, bo to dziś... No ale panie radny, na szczegółach to polega, no to musimy wejść w szczegóły. Zresztą jakie szczegóły? Rzucamy ogólnymi kwotami. A czy uporządkujmy. Jeżeli prezydent Witkowski do końca 2021 roku wyda 30 milionów, to naprawdę będzie sukces, bo tej kwoty wiadomo, że nie wyda, tak? I myślę, że rok 2021 powinien być czasem, dobrze, kiedy nie wszyscy się będą prezydenta wszyscy, Witkowskiego, bo pan wszyscy będą przed dylematem. Wszyscy będą zabiegać o kolejne miliony na wiadukt. W jaki sposób sfinansować? No właśnie, ale pan stanie przed dylematem jako radny, jako szef klubu. W jaki sposób pozyskać środki, bo w tym momencie wszyscy doskonale wiemy. Kasa rok 2021 powinien być czasem, kiedy wszyscy będziemy zabiegać o kolejne środki. No to poseł czy to rządowe, czy złożył poprawkę. Panie redaktorze, ale tam był szereg poprawek posła Frysztaka. Tak, i tak jak mówię, one były spakietowane do 700 poprawek. Dlatego i myślę, że w pytałem, ciągu dlaczego roku... tej akurat na przykład ważnej, no czy bo... tej karetki, czy czegokolwiek innego, ktoś nie przepatrzył tego i na zasadzie jest to rzeczywiście potrzebne, zgodne z polityką, ale to, którą skoro prowadzimy. Poseł, to niech poseł Frysztak wytłumaczy, dlaczego nie rozmawiał, czy dlaczego tak nieskutecznie rozmawiał. Jakie mamy do tej pory, poza właśnie publikacjami grafik posła Frysztaka, jakie mamy jego sukcesy? Poza tym, że jest dużo szumu robione w mediach, to jakikolwiek sukces mamy... Ja nie jestem rzecznikiem prasowym posła Frysztaka i nie będę jego sukcesów tutaj dlatego mówię, no jeżeli mówi, to niech nie mówi tylko o tym, że robi szum, tylko niech pokaże swoje dokonania przez dwa lata. Dwa lata bycia posłem, no to nie tylko ilość wystąpień w Sejmie, bo ja nie liczę swoich wystąpień w Radzie Miasta, czy złożonych interpelacji, tylko po prostu czy są jakiekolwiek sukcesy posła Frysztaka. Obligacje. 51 milionów brakuje w tej chwili. Co dalej z tym tematem? Okazuje się, że Regionalna Izba Obrachunkowa nam odrzuciła uchwałę, która... którą przygotował prezydent Witkowski ze swoimi pracownikami, do tego wynajęli kancelarię. I okazuje się, że uchwała poszła do kosza. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała zapisy tej uchwały. Część radnych głosowała za tą uchwałą. Ja nie głosowałem i nie będę głosował, bez względu na to, ile milionów brakuje, bo to, że dziś tych milionów brakuje, to niestety jest wynik tego, że pożyczka, tak zwany ten Bajselbek, zaciągnięty kilka lat temu, został przejedzony przez ówczesne władze spółki. Bo gdyby były inwestycje zrealizowane dziś i sytuacja lotniska wyglądałaby inaczej. Szkoda, że tak łatwo przechodzimy. Szkoda, że tak łatwo przechodzimy.
panie redaktorze, nie wiemy tego, czy to by było wyburzone. No jeżeli była zaciągnięta. PPL nazywał praktycznie kurnikiem to lotnisko. Ale prezydent Witkowski na sesji powiedział, że gdyby nie ta pożyczka, to PPL by nie przyszedł do miasta. Tylko że nigdy w Radomiu, poza mną chyba, podczas obrad sesji Rady Miejskiej, nie zapytał, czemu te inwestycje nie zostały zrealizowane. Tam było ponad 70 milionów złotych na konkretne inwestycje. Ja zagłosuję dwoma rękoma za tą uchwałą, jeżeli prezydent pokaże, że 80% tych inwestycji zrealizował. No nie zrealizował, ale nie oszukujmy się. No, panie redaktorze, czyli po prostu karmił PPL funkcjonowanie bieżące, przepraszam, PPL? Nie PPL-u, tylko Portu Lotniczego Radom. Czyli karmił ponad 100 pracowników przez 2015, 16, 17 rok, tak? Mhm. Utrzymywał sobie grono ponad 100 pracowników i dziś, drodzy państwo, wy będziecie mieli za kilka miesięcy podniesione podatki w mieście, bo prezydent Witkowski przez 3 lata karmił, jak powiedział pan redaktor, pracowników miejskiej spółki. No brawo. Ja za takim rozwiązaniem nie zagłosuję bez względu czyli na to, co to stanowi do budżetu. Przeciwny temu, żeby wyemitować te obligacje? Będę przeciwny, tak jak byłem podczas pierwszego głosowania, będę przeciwny temu, żeby zaciągać zobowiązanie i ukrywać 50 milionów we wskaźnikach, bo samo zobowiązanie to jedno, bo ono nam nie zniknie, tak? Ale wie pan, że to oznacza bankructwo miasta? Nie, panie redaktorze, w żaden sposób to nie oznacza bankructwa, tylko ten... Jakim cudem wyparowanie 50 milionów z budżetu? My dziś widzimy tę kwotę 51 milionów we wskaźnikach. Jeżeli je przerzucimy do obligacji przedmiotowych, ta kwota nam zniknie ze wskaźników, ale nadal będziemy musieli ją spłacić. Prezydent będzie mógł dokonywać kolejnych zobowiązań, ale będziemy musieli spłacić tę kwotę. No, sytuacja naprawdę trudna, ale nie jest taką, że nie jest bez wyjścia, bo w kolejnych latach to spłacimy. To nie jest tak, że jednorazowo ktoś przyjdzie nam i weźmie z kasy miasta 51 milionów. Nie, no jasne, oczywiście, tylko że jeżeli nie będziemy mieli na te spłaty bieżące, ale to jest to po 7 milionów rocznie. Panie redaktorze, i tak będziemy musieli je mieć, tylko nie będziemy tego widzieć w wskaźnikach. Jeżeli dziś radni zagłosują za tą uchwałą, będą tego żałować w kolejnych latach, kiedy nie będzie można realizować inwestycji, a kwota pozostanie do spłacenia. To pozostawmy te tematy, bo jesteśmy dzień przed Wigilią. Grzybowa czy barszcz czerwony? Zdecydowanie barszcz czerwony ze względu na wspaniały smak, a grzybowa no, niestety odpada ze względu na swój aromat. To ja muszę pana zaprosić na dobry barszcz grzybowy w takim razie, bo można to zrobić. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Ja również dziękuję, a jeżeli mogę skorzystać z okazji, drodzy państwo, mamy okres świąteczny. Chciałbym państwu życzyć przede wszystkim zdrowych i spokojnych świąt. Mimo obostrzeń, które nas czekają, które są, myślę, że nadal mogą być to najpiękniejsze święta, jakie spędzimy w gronie najbliższych nam osób. Mimo że ten stół wigilijny nie będzie tak pełny jak zawsze, to grono najbliższych osób, to może być cudowny czas świąt spędzonych razem i tego państwu życzę. A w 2021 roku pomyślności i rzeczywiście spełnienia marzeń. To ja się do tych życzeń dołączam. Proszę państwa, dużo optymizmu w nowym roku, bo on będzie nam bardzo, bardzo potrzebny, jeżeli uda nam się, rzecz jasna, koronawirusa zwalczyć. To jest ostatni program w 2020 roku. Dziękuję państwu pięknie za waszą obecność przez cały ten rok. Wracamy 4 stycznia. Łukasz Podlewski był szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, już chciałem powiedzieć Platformy Obywatelskiej. Był moim państwa gościem. Panie redaktorze, tak, mam nadzieję, że również z państwem w styczniu się spotkamy. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.